W poprzednim filmiku zrzucaliśmy piłkę w naszym ziemskim polu grawitacyjnym z wysokiego, stromego klifu i zrzucaliśmy ją z prędkością początkową 0, bez prędkości początkowej i wiedzieliśmy, że piłka upadła z prędkością 100 metrów na sekundę i z tych danych obliczyliśmy wysokość klifu. Oczywiście wszystko przy zaniedbaniu oporu powietrza. Jest to pewne uproszczenie, ale tutaj zakładamy, że możemy takiego uproszczenia dokonać. I w tym filmiku zastanowimy się nad ogólniejszym problemem. To znaczy, załóżmy, że znamy prędkość początkową ciała, prędkość końcową i przyspieszenie, z jakim się ono poruszało i chcemy... To są nasze dane. Tak, i chcemy wiedzieć, jakie było przemieszczenie tego ciała, jaką odległość przebyło i w którą stronę. Pamiętamy, że prędkość, przyspieszenie i przemieszczenie są, to jest delta, są wielkościami wektorowymi, ale w ruchu jednowymiarowym wzdłuż jednej prostej wektory skierowane, powiedzmy, w górę mają wartość dodatnią, a skierowane w dół mają wartość ujemną i już oznaczenie ze strzałkami tutaj nad symbolami różnych wielkości wektorowych pomijamy. Dobrze, i przypomnijmy, jak to ten problem rozwiązywaliśmy już w poprzedniej części, ale na ogólnych danych. Więc tak, wiemy, że przemieszczenie to jest prędkość średnia razy upływ czasu. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest po prostu średnia arytmetyczna prędkości końcowej i początkowej. A ponadto zmiana prędkości, czyli innymi słowy po prostu różnica między prędkością końcową a początkową, wyraża się wzorem takim przyspieszenie razy upływ czasu. Tak, i jak teraz będziemy obliczać przemieszczenie? Już teraz bardzo prosto. Tutaj za prędkość średnią podstawimy po prostu tę średnią arytmetyczną. A czas otrzymujemy z tego wzoru. Tutaj widzimy, że wystarczy obie strony podzielić przez przyspieszenie. Aby otrzymać czas, który był potrzebny ciału przyspieszającemu, poruszającemu się z przyspieszeniem, a żeby zmienić prędkość od V początkowego do V końcowego. Teraz wystarczy to przekształcić, wymnożyć tutaj ten licznik, to jest V kwadrat końcowe minus V początkowe kwadrat. Tutaj wyrazy V końcowe razy V początkowe raz występuje z minusem, raz z plusem, one się kasują. Jeśli nie pamiętamy wzoru skróconego mnożenia, to tak czy owak możemy to bardzo łatwo obliczyć, a w mianowniku mamy 2 razy przyspieszenie. Dobrze, jeszcze raz napiszmy sobie ten wzór. V końcowe do kwadratu minus V początkowe do kwadratu przez 2 razy przyspieszenie. Możemy to sobie nawet wyróżnić zakreślając, zamykając w ramce. Możemy ten wzór przekształcić do takiej postaci, z której będzie wygodnie obliczać prędkość końcową przy znanej prędkości początkowej, przyspieszeniu i przebytej odległości. Najpierw wymnażamy obie strony razy dwa razy przyspieszenie, a następnie przenosimy na drugą stronę wyraz z V początkowym. O, i teraz wykorzystajmy ten wzór do rozwiązania kolejnego przykładu. Tutaj sobie oddzielimy, żeby nam się nie mieszało. I co to będzie za przykład? Żeby zaoszczędzić czasu na rysowanie, my wkleimy nasz stary rysunek jeszcze z poprzedniego filmiku. Tak, stoimy, znowu stoimy nad urwiskiem i
i zrzucamy piłkę, ale tym razem robimy to tak, że jakoś ją czy nogą kopiemy, czy podrzucamy ręką do góry z prędkością. Prędkość skierowana do góry, więc znak plus. Tutaj specjalnie to zaznaczam. 30 metrów na sekundę. Wiemy, że piłka ze szczytu do podnóża przebędzie 500 metrów w dół, stąd minus. I pytamy o prędkość końcową. Że prędkość końcowa w tym przypadku obliczamy z tego wzoru, który sobie przed chwilą wyprowadziliśmy. To będzie tak, 30 metrów na sekundę do kwadratu. Dodać 2 razy minus 10 metrów na sekundę kwadrat. To jest nasze przyspieszenie ziemskie zaokrąglone. Tak, do 10 metrów do pełnych jednostek, żeby było łatwiej liczyć. Razy 500 metrów, również z minusem, bo przemieszczenie nastąpiło do dołu. Ile to wynosi? Tutaj mamy 900. Dodać 2 razy 10 razy 500, czyli razy 5000 razy 2, czyli 10 tysięcy. Tak. Jednostki to są metry kwadrat na sekundę kwadrat. Wszystko się zgadza. I teraz prędkość końcowa wynosi ile? Plus albo minus. To za chwilę rozstrzygniemy. Pierwiastek z 10900 metrów. Metry na sekundę są już poza pierwiastkiem. Dobrze, czy tu będzie plus, czy to będzie minus? Doświadczenie życiowe i intuicja podpowiada nam, że gdy zrzucimy piłkę, to jej prędkość tutaj u podnóża będzie skierowana do dołu, stąd poprawnym znakiem jest znak minus. Więc możemy sobie ten plus stąd usunąć. Tak, rozstrzygnęliśmy ten problem, bo tutaj jak widać zarówno prędkość z plusem, jak i z minusem podniesiona do kwadratu da to samo. Da 10900 metrów kwadrat na sekundę kwadrat, więc tutaj w żaden sposób przy pomocy obliczeń nie można rozstrzygnąć, który wynik jest prawidłowy. Trzeba użyć intuicji fizycznej. Jest to zadanie z fizyki, a nie z matematyki. Dobrze, ile to wynosi? Możecie się przekonać, licząc na kalkulatorze, że jest to około 104 metrów na sekundę. Pamiętamy z poprzedniego zadania, że jak zrzucaliśmy piłkę tutaj ze szczytu bez prędkości początkowej, to na samym dole miała ona prędkość 100 metrów na sekundę skierowaną w dół, a tutaj ma większą prędkość, tutaj leci szybciej. Chociaż podrzuciliśmy ją do góry. Czy jest to intuicyjne? Jakby się chwilę zastanowić, okazuje się, że tak, bo po podrzuceniu piłka doleciała do jakiegoś punktu, w którym się zatrzymała i bez prędkości początkowej zaczęła spadać, ale ten punkt znajdował się wyżej niż w poprzednim zadaniu. Stąd piłka leciała z większej wysokości, leciała dłużej, miała więcej czasu na to, żeby przyspieszyć do takiej prędkości. W kolejnych filmikach dalej będziemy wykorzystywać wyprowadzone wzory do rozwiązywania kolejnych przykładów.